Wyjście z gry podczas rozgrywki sieciowej, głównie tej, w której pełnimy rolę członka drużyny, to jedna z tych rzeczy, za którą trafia się do piekła. Nie pytajcie skąd wiem, burzy to strukturę całego meczu, wszak zaprojektowanego do bitwy obu drużyn, powiedzmy w formacie 5-5, a nie 4-5, gdzie ekipa z brakującym członkiem automatycznie ma mniejszą szansę na wygraną. Oczywiście zakładając, że wyjście tego typa nie okazało się być spełnieniem modlitw reszty drużyny, bo trollował i bardziej przeszkadzał niż pomagał. Jest to jednak złamanie często niepisanych zasad. Po pierwsze, pełnienia swojej roli, po drugie, dążenia do zwycięstwa. Po prostu wypięcie się na swoją drużynę. Jak takich ludzi karać? Na jakiej zasadzie? Jak taką sytuację naprawić? Ja jestem Pan Gotten, a o tym dowiecie się za chwilę. Przede wszystkim pojawia się kwestia, z którą wciąż trudno sobie poradzić. Typowy rage quit i wyjście z gry przez problemy ze stabilnym łączem albo z jakiejś wyższej konieczności. Hej, grasz sobie w lolka i nagle twoja żona zaczyna rodzić. Spokojnie, przecież może poczekać, nie zostawisz ziomków z drużyny na pastwę losu. I jasne, nadal nie zmienia to postaci rzeczy. Twoja drużyna gra w osłabionym składzie. Nie obchodzi ich to, czy ktoś ci umarł, twoja żona rodzi, albo akurat ktoś włamał ci się do domu i ogłuszył cię obuchem. Więc nie bardzo jesteś w stanie farmić golda, bronić turetów albo w ogóle robić cokolwiek. Nie ma za bardzo narzędzi, które byłyby w stanie taką sytuację zweryfikować i odróżnić od rage quita spowodowanego frustracją albo zwykłą chęcią zrobienia komuś na złość, więc bez kary prawdopodobnie się nie obędzie. Ale najpierw zacznijmy od tego, jak taką sytuację naprawić. Opcji nie jest za wiele. W League of Legends stosunkowo późno Riot wprowadził opcję remake'u. Jeśli gracz wszedł do kolejki, wybrał bohatera i dotrwał do ekranu ładowania, ale potem już opuścił grę, w pierwszych kilku minutach przy spełnieniu odpowiednich warunków reszta drużyny może wybrać opcję poddania się bez żadnych konsekwencji. Wciąż oznacza to jednak stratę cennego czasu, bo proces szukania gry, ponownego wybierania i banowania bohaterów w przypadku trybu draft, potem ekranu ładowania itd. może trwać kilkanaście minut. To bywa męczące i problemu nie załatwia, gdy ktoś wyjdzie z gry po upływie dozwolonego czasu, umożliwiającego remake. Wtedy pozostaje albo próbować wygrać w osłabionym składzie, albo poddać się najwcześniej w 20 minucie i stracić punkty rankingowe. To bywa męczące i problemu nie załatwia, gdy ktoś wyjdzie z gry po upływie dozwolonego czasu, umożliwiającego remake. Inną opcją, którą zobaczymy w niektórych grach, jest zastąpienie livera postacią sterowaną przez komputer. Coś takiego funkcjonuje na przykład w Paladinsach. Ten sam pomysł przewija się na forach innych gier, na przykład Overwatcha czy Doty 2, ale entuzjazm tłamszony jest przez ostry sprzeciw. Boty mają przecież sporo wad i mogą więcej zaszkodzić niż pomóc. Bywają przewidywalne, nie są tak elastyczne w swym zachowaniu jak gracze, nie komunikują się z drużyną i można odkryć luki w ich działaniu, a potem zamienić je w własną korzyść. Dlatego twórcy bardziej skupiają się na karaniu i nagradzaniu graczy. Promuje się dotrwanie do końca, bo jest to realny problem. Nagrody są zazwyczaj stosunkowo skromne, występują głównie pod postacią punktów doświadczenia i jakiejś waluty. Co ważne, niemal wszędzie nagradzani jesteśmy bez względu na wynik rozgrywki, chociaż zwycięstwo gwarantuje nam więcej bonusów. W Black Ops 2 za zwykłe dotrwanie do końca rozgrywki dostajemy medal siły i honoru, a w Black Ops 3 dołączenie do trwającego już meczu i ukończenie go w przypadku przegranej nie liczy się do statystyk. W Mass Effect 3 gracze dostają tym więcej doświadczenia, im więcej punktów zdobędą, co idzie w prostej linii z czasem spędzonym na pojedynczej rozgrywce. Ludzie, którzy wychodzą już na samym początku, doświadczenia nie dostają wcale. W Paladinsach przelicznik punktów również uzależniony jest od tego, ile zrobiliśmy w grze, ale wyjście w trakcie meczu wciąż gwarantuje nam pewną pulę expa. Ponowne włączenie gry automatycznie dołączy nas do istniejącej rozgrywki, a wygrany lub przegrany mecz wciąż będzie figurował w naszych statystykach. Nie jest to więc zbyt restrykcyjny system, bo wciąż nie skreśla to szansy na wygraną w statystykach. Jednak gdy ponownie do niej dołączymy i dotrwamy do końca, po rozgrywce otrzymamy karę w postaci czasu, której musimy odczekać zanim zaczniemy kolejny mecz. W For Honor dopiero niedawno wprowadzony został system kar za przedwczesne opuszczanie rozgrywki. Uprzednio gra miała potworny problem z dezerterami. I co najciekawsze, jeśli zaczęliśmy jako drużyna i nasz lider opuści przedwczesną rozgrywkę, cała drużyna otrzyma 10-minutową karę po zakończeniu się gry. W Overwatchu dostajemy jedynie 1/4 punktów doświadczenia, jeśli wyjdziemy.
Nie ma tutaj więc mowy o specjalnie pobłażliwym traktowaniu i nagrodzie opartej na naszym zaangażowaniu. To znaczy, im więcej zrobimy, tym więcej dostaniemy, nieważne czy wyszliśmy czy nie. Próba opuszczenia drużyny jest poprzedzana wielgachnym komunikatem informującym nas o karze, co jest raczej standardem. Jeśli takie zwiewanie będzie się powtarzało, nie będziemy mogli grać meczy rankingowych, a przy większej liczbie opuszczonych meczy nawet banem na cały sezon. W League of Legends nad wszystkim czuwa system Leaf Buster, który za wyjście już podczas samego etapu wybierania bohaterów karze nas 6-minutowym czasem, który musimy odczekać przy następnej próbie znalezienia meczu. Czasy sumują się przy każdym kolejnym incydencie, który miał miejsce w ostatnich 8 godzinach. Tak samo funkcjonuje to w przypadku opuszczenia trwającego meczu i jeśli nie było nas wystarczająco długo, nie dostaniemy punktów doświadczenia ani waluty. W przypadku rozgrywki rankingowej kary są surowsze. Stracimy dodatkowo 3 punkty rankingowe, a przy kolejnej próbie kara zwiększa się do 10 punktów. Opuszczona gra dla dezertera zawsze liczona będzie jako przegrana. Wyjście będzie zasygnalizowane w spisie ostatnich meczy. Zarówno w Docie 2, jak i w LoLu wyjścia mogą przylepić nam łatkę niższego priorytetu w kolejce do gry, a więc jeśli system dobiera ludzi do drużyny i ma do wyboru kogoś, komu zdarza się wychodzić i tego, który tak nie robi, wybór będzie prosty. W Docie 2 mamy wtedy opcję grania jedynie nierankingowych, pojedynczych draftów i nie dostajemy żadnych przedmiotów ani punktów trofeów. To wszystko oczywiście nie załatwia całkowicie problemu, ale zmusza wychodzących do poniesienia konsekwencji. Ta świadomość u reszty poszkodowanych członków drużyny nie wydaje się być satysfakcjonująca, a przykre zajście nie jest w znacznej części przypadków rekompensowane. Pech to pech. Chyba nadal pozostaje nam czekać na systemy, które pozwolą na przywrócenie statusu quo w takim stopniu, by poszkodowana drużyna w ogóle nie zauważyła zmiany. Jakby spojrzeć na fenomen wychodzenia z gry okiem rodziców czy dziadków niezorientowanych w temacie, to hej, jaki jest problem? O co chodzi? Nie możesz wyłączyć gry? Tak po prostu? Udowodnię ci, że możesz, powiedziała babcia, odcinając prąd w całym mieszkaniu. Tymczasem, ile niesie to za sobą konsekwencji? Ile robi się, żeby gracze dotrwali do końca rozgrywki? I to nadal kuleje? Możecie pokazać ten materiał swoim babciom. Na dzisiaj to wszystko. Mówił do was FanGotten. Cześć.